Dobra, lecimy z koksem, bez zbędnego przedłużania. Ej, ale strasznie fioletowy ten poziom się zrobił. Nie żebym się czepiał, czy to się dzieje jakby pod wieczór? A może takie późne popołudnie? Kto wie? Dobra, szybko, szybki restart, bo zależy mi tylko i wyłącznie na kasecie. Ewentualnie na ukrytych klejnotach i owocach łampa, bo ja nie będę zbierał skrzynek. Skrzynki sobie ogarnę już tak poza anteną, bo pewnie i tak mi niewiele będzie brakować. Chyba, że przy okazji mi się uda zrobić 100%. Sorry, jakbym już bełkotał i gadał po prostu od rzeczy, ale dosłownie trzecia godzina nagrania to trochę jest za dużo. Ja dawno tyle nie nagrywałem i trochę przyznam, że jest to cios poniżej pasa dla mnie. W sensie to nie chodzi o to, żebyście nie zrozumieli mnie źle. To nie jest tak, że ja za karę tu siedzę czy coś, ale po prostu... Wiecie o co chodzi. Dobra, siema Lani Loli. Miło cię znowu widzieć, ziomeczku. I jedziemy z koksem. Tu już wiem, gdzie ominąłem skrzynkę. Uwaga na fioletowe grzyby, bo one cię spowalniają. I mamy, kurde, naszego dinusia we własnej osobie. On na szczęście skrzynki też niszczy, więc to nie jest żaden problem. Gorzej byłoby, gdyby on nie niszczył skrzynek. To wtedy byłby problem, ale tak to można olać w sumie. Sam się, gościu, znokautowałeś, ja nawet nie musiałem przykładać do tego rączki. Tam pewnie wyżej coś jest, no ale dobra, trudno. Fuck. Już mam po kasecie retrospekcyjnej. Szkoda. No daleko to pewnie ona nie będzie. Znając życie, zaraz mi wyskoczy cieniej. Dobra. Co tu mamy? Wow. Dobra. Ej, to była easy runda bonusowa. Lol, myślałem, że będzie bardziej skomplikowana. A tu proszę, ale miłe zaskoczenie. Dobra, teraz musimy ponownie uciekać. W każdym razie. Thank you.
Dobra. Tu będzie właśnie ukryty klejnot. Dobrze pamiętam. ...130 na 159, czyli w sumie... Dobrze nawet, że się zabrałem za ten świat. Przynajmniej mam krótki odpoczynek od tych retrospekcyjnych poziomów. I tak dzisiaj ich dużo zrobiłem, nawet bym powiedział, że to jest chyba jedna z... O, tutaj jest ta kasa, ta swoją drogą retrospekcyjna. Wiem, że to się mówi taśma retrospekcyjna czy coś, ale ja na to mówię kaseta, bo to wygląda jak kaseta i jest kasetą. Więc już nie będę musiał wam nawet pokazywać tego, że to zdobyłem, bo zrobię sobie to poza anteną, poza wizją tak zwaną. Pięć śmierci. Biedna kaseta. Szkoda mi jej. Zebrałbym sobie ją teraz. To tak, na pewno nie zdobędę klejnotu za 3 śmierci, więc mogę się też z tym pożegnać. Kaseta mogę się pożegnać, skrzynki raczej też, bo tam jedną pominąłem. Ale przynajmniej wiecie, jak poziom mniej więcej zrobić na 100%, jeżeli ktoś miał dylemat. Bo nie wiem, nie znał lokalizacji skrzynek. Pomidor bawi i uczy. Taki powinien mieć ten slogan na kanale, nie? Pomidor bawi i uczy. Ale to jest przesrane, nie? Że ta lawa od razu cię na hita bierze. Zamiast na przykład zadać ci jakiś damage, to od razu cię na hita bierze. Już bym wolał maskę w tym momencie stracić niż życie po raz kolejny. Bo już 8 śmierci mam. I to też ciężko jest synchronizować, tak szczerze. Pewnie jak będę miał 10, to od razu bym miał tu nietykalność, ale no. Jak to mawiają, na razie mnie to nie obchodzi. Mogłeś skoczyć, wiesz o tym? No i mamy nietykalność. Dobra, jest, mamy to. Mamy to i uciekamy teraz. Uciekamy przed frajerzem. Ciekawe, jak dużo skrzynek mi zabraknie. Tego jestem najbardziej ciekaw. Co ja za triki odpierdzielam? Posrało go. Pięć skrzynek. No to mogłem się domyślić, więc to już wiem, że poziom poza nagraniem robię na 100%. No, 4 na 6 nie jest zły wynik. Znaczy 4 na 8, ale wiecie o co chodzi. Wake up! Goodness, if it isn't Lani Loli. How are you, brother? Sorry to interrupt, but existence could end at any minute, so can we hurry? When's existence ever done anything for anyone anyway? No! Don't mind Grumpy Gus. He's always a downer.
Yeah, don't mind me. I don't matter. Nothing matters. Now that we found Ika Ika, that's all four. What's next? We can't close the rifts until we stop whatever's opening them. That would be Entropy and his precious rift generator. Sounds like it's time to kick some Entropy butt. No, czyli ostatnia maska kwantowa, moi kochani. Ika Ika, czyli maska, która manipuluje grawitacją, czyli możemy chodzić do góry nogami i normalnie. Ponadto jest to pierwsza maska, która ma podwójną osobowość, ponieważ ma taką osobowość maski, która chce nam pomóc i takiego typowego lenia śmierdzącego. Myślę, że to dobrze wytłumaczyłem. I tu już nam otwiera się droga do... nowego wymiaru. A tym nowym wymiarem jest... obiekt... a nie, nie obiekt, tylko orbita Bermuguli. Gotowy do startu. Data jest nieznana. Dziękuję za uwagę, moi drodzy. Mam nadzieję, że wam się spodobało, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Zobaczmy nasz stan gry. 23%. Tyle mamy klejnotów, tyle mamy zrobione, więc sądzę, że to jest i tak dobry wynik. Kto wie, może następnym razem uda nam się już grę skończyć. Kto wie. Ja nie wiem, nie mam pewności 100%. Tak czy siak, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało i w sposób ciekawy, jak informatywny prowadziłem ten let's play. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, to zostaw subskrypcję, jeżeli się podobało, łapkę w górę. Zachęcam do wbicia do grupy na Facebooka oraz Discord, linki są pozostawione w opisie. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, cześć i do następnego razu, elo!